widzowie, jedziemy do Oceanarium w Walencji teraz. No i widzimy się tam, bo nie mam w sumie co nagrywać bez bardzo dużej tłoki i pewnie nie będziemy za chwilę słychać, więc widzimy się w Oceanarium. Siema widzowie, dzień czwarty, jesteśmy w Oceanarium wielkim. Rybka. Pięknie, idziemy właśnie do lwów morskich, tam jest więcej rybek. Idziemy do lwów morskich. Wow, ale zbiorowisko ryb. Co tu się dzieje? Ale piękne to jest. To jest takie piękne. Wow. Patrzcie, widzowie, tutaj jest kawałek Oceanu Indyjskiego. Rybki takie małe pływają i jest duża rafa kolorowa. Ogromna. Fajna. A tutaj ogromne rybki, ale słodziutkie. Ogromnie i słodziutkie. A to jest piękne. Ale płynie, chciałbym mieć taką rybę w domu. Pięknie. Chodźcie. Halo, chodź, chodź. Nie chcę. Ale jest jeden plus tego scenarium przynajmniej, że nie wieje. Płynie. Piękne to jest, widzowie. Bardzo fajna rzecz, przyszliśmy. Dobra, widzimy się za chwilę. Widzowie, żółw! Tam jest żółw! Tam jest żółw! Ej, ale super! Patrzcie, płynie chłop. Jedyne co to jest żółw, to jest piękne. A tutaj Memo, jak powiedział przed chwilą Kuba. Dużo Memo. Ale co rzadkie to jest. Ej, teraz tym tunelem idziemy. Ryby są super. Widzimy, jesteśmy pod wodą, dosłownie. Tu nad nami pływają wszędzie ryby. Jesteśmy w takim tunelu. O, ryba! Tu jest ryba. Tu jest więcej ryb. Jesteśmy w takim tunelu. Nie wiem, czy mnie słyszycie, bo jest mi głośno tutaj. Idziemy sobie po... I szukamy rybek. Tu jest ryba. Bueno, mira esto que tiene. Es esta llanta que no está mala y no puede estar. Wow. Mira, tú traes. Teraz poszliśmy kawałek dalej, to płynie coraz więcej rybek tędy. Jak jest możliwe, że to się nie zawadzi? To jest przekozackie. I patrzcie, kiedy jest długie, tam się idzie i idzie. Tutaj żyrafa kolorowa, ogromna. Super. Zabawki. O!
Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bien, me alegro. Bueno, antes de nada, daros la bienvenida al delfinario del Oceanográfico. Mi nombre es Kiko y llevo trabajando como cuidador de mamíferos marinos cerca de 2 años. Lo más importante aquí en nuestro trabajo es garantizar el bienestar tanto físico como mental de estos animales. Y eso lo conseguimos haciendo su día a día lo más enriquecedor posible. Gracias a la relación y al vínculo que creamos con ellos, conseguimos que participen de manera totalmente voluntaria en muchos... La sesión de juego que estáis viendo se realiza diariamente para estimular a estos animales. Wow. Permitir que se construya entre ellos y también, muy importante, fortalecer el vínculo tan fuerte que existe entre cuidadores. Pax, cuevas del final. Un fuerte aplauso, ¿no? Gracias, nos has ayudado. Thank you.
wracają. Papa robi. Dlaczego wariatów?